Co, siemano wszystkim? No to znowu ja. Trochę zmęczony, ale jakoś idzie. Po. Za to kot się wysypia bez tyłu. Kot ma to wszystko w głębokim uważaniu, co się dzieje. Najważniejsze, że się dzieje. Dobra. Sobota, wieczór. To zrobimy szybciutki unboxing reszty pozostałych rzeczy, które do mnie doszły w temacie tej małej budowy. A przyszło wiele ciekawych rzeczy. Może to wpierw rzucę wszystko na stół. I będziemy oglądać, co tam przyjechało. Bo nie chcę się tą kamerą 100 razy na górę dojeździć. Ciekawe rzeczy Mikołaj przyniósł. To by się jest 10, nie? No ale dobra. Dzisiaj jest 10. Omówimy sobie pokrótce, szybciutko, co tu przyjechało i będziemy budować. Patrz się tu, patrz się tam. Nie będzie mała niespodzianka jeszcze. Dobra, teraz uwaga, zjeżdżamy kamerą. Co tam w rogu? Płyty. Główne. Tada. No i co nam przyjechało? Przyjechało bardzo dużo ciekawych rzeczy. 4 wentylatory super slim. Bardzo malutkie. Jeden mały wariat 80 mm wersja zastąpi tym, co jest w oryginale tam w tej obudowie. 420. Złącza kątowe do karty graficznej. Chłodzenie jakieś takie, nie wiem, wziąłem najtańsze. Zobaczymy, czy sobie da radę. Wysokościowo powinno pasować. I taki mały gifcik. Fajne, nie? 9, 11 generacja. No, tylko że puste. Ktoś chciał wyrzucić, to przygarnąłem. Dobra. Zrobimy szybki boxik, zobaczymy, co tam jest w tym wszystkim. Dobra. Ja to jakoś otworzę, może z tymi moimi łapami. Kurde, się cały dzień malowałem w galerii. Tam jeszcze jedną taką ścianę stawiałem i jednak jest, nieważne. Nie ma czasu. A czas goni nas. Co w tym jest ciekawego? No to zobaczmy, co to dają. Zestaw śrubek. Krótkie, długie, czyli można by zamontować je. Tu są śrubki, które można by użyć do montażu w przypadku... Czego? Chłodnicy. Czyli do montażu do chłodnicy. Powinny pasować. Długościowo, nie wiem. Będziemy zaraz sprawdzać. No i cała zawartość, która mnie interesowała jest... O lala. Jakaś kartka, może sobie to zeskanować. Kod. Tak kamera nie widzi ostrości, bo nie jest ustawiona. Tak to wygląda. Z długim kablem. I strójnikiem od razu. Fajny temat, bo wpinasz to raz i bierzesz z tego napięcie na kolejny wentylator. Super cienkie wentylatory, 15 mm. Jak to będzie wyglądało z wydajnością? Rzekomo nastawione są na tłoczenie powietrza. Tak wynika z opisu. Na stronce śrubki, które tu dali. Śrubki, które tu dali, wysokościowo powinny pasować tak. Jest możliwość montażu i do chłodzenia wodnego. Dobra. Czyli takich sztuk są 4, 2 na dół, 2 na górę. Będę mógł to montować. Wstępnie zaraz to pewnie będę montował. Tak tylko taka proforma. Bo tak już muszę wytargać z tego komputera, muszę wyjąć procesor, skoro ten jest tylko opakowaniem. Dobra. Mamy załatwione. Śrubki. Sztuk 4. 2 na górę, 2 na dół. 2 na górę, 2 na dół. Tu jest 80. Tu jest 80, która zastąpi tamtą 80. Z racji tego, że ma sterowanie PWM, a tamta nie posiada. Też śrubki w zestawie. 4 srebrne, tamte były czarne, na nie będzie. Wykorzystamy czarne zabudowy. I też ten sam patent chyba. A raczej na pewno. Tylko ten, że z normalnej grubości. 25. Kabel z rozdzielaczem. Czyli wpinasz jeden, wykorzystasz kolejny i tak dalej, i tak dalej. Dobra. To by było, jeżeli chodzi o wentylatory. Sprawdzimy je potem w boju. Tu zamówiłem sobie do tego jeszcze 180 stopni złącze kątowe, żeby zaoszczędzić na odległości od ściany bocznej, od pokrywy bocznej. Jest to jakoś tu naklejone, nie będzie robić zwarcia. Zobaczymy, jednak trochę to wystaje. Tu jest trochę lepiej, tu jest trochę gorzej. Czyli wchodzimy do karty, podpinamy, kable wchodzą nad kartą. Nie będzie tak to wystawać, jak jest tu w tym komputerze. Sztuk takich 2. No i zobaczymy, co to jest za chłodzenie, bo normalnie jestem ciekaw. To było jakieś za 16 euro. Jakaś tanioha. To jest 8-letnie, bo chłodzenie z tego, co pamiętam.
na stronce było opisane, że nadaje się praktycznie do wszystkiego. Chociaż czytając tutaj opis, socket 1155, 1156, nie jest tu nic, żadnego wspomnięcia o sokecie 1200. Ale mam nadzieję, że ktoś poszedł po rozum do głowy i będzie to działać. Co mi tam ciekawego? No, jakość, jak i cena, nie? No, blaszek, no. Gumowe wytłumienia, czyli mocowania do wentylatora bezgłośne. No i gwóźdź programu, mega chłodzenie. Sprawdzimy, co tu dają. Tu akurat jest od Reintecha tylko i wyłącznie, ale przynajmniej w oplucie fajnym. Nie jest to tak aż perfidnie źle zrobione. Jest ok, tam patrzę, po tym, ale tu nie ma żadnego. Reszta Reinteków, które ja mam, są w zwykłym kablu, tak jak tam. Jakaś zwykła. Jakiś zwykły wentylator, który będzie tam sobie to powietrze przepuszczał przez ten ogromnej wielkości radiator. Jest folia na dole, 4 ciepłowody miedziane. Jak to będzie się sprawować z 11600, nie wiem. Będę widział po zamontowaniu temperatury, czy coś się poprawi, czy coś się zmieni, czy coś to w ogóle jest warte. Natomiast wydaje mi się, że da sobie radę, bo tak jak powiedziałem, będzie grane w 4K albo przynajmniej w 1440, tak więc zobaczymy, co to da nam za rezultaty. Intel AMD. To jest przesuwalne, tak więc nie ma problemu, można to będzie porozsuwać na tych tutaj widać, na tych łezkach można to porozsuwać, tak więc powinno to wszystko ze sobą współgrać. Jak się to będzie sprawować, czekajcie, zobaczymy, czy jakiś update do... Ale skoro 1155 to idy 1200 też się dzieje, no spokojnie, bo to już przerabiałem. Tak samo było z chłodzeniem od Aorusa i tak samo było z chłodzeniem od Noctua. Noctua dopiero wprowadziła potem update do LGA 1150X i to wystarczy w zupełności. Wszystko jest tutaj opisane na instrukcji obsługi, które warto sobie poczytać przy montażu czegokolwiek w waszych komputerach. No i to mniej więcej tak by to wyglądało. Ja się postaram może dzisiaj już za to nie wyjąć, bo muszę i tak z tego komputera wyjąć, wytargać procesor, a za wskoczy tam i 9, ale 10 generacji. Do tego komputera z tego wyjedzie 11600 tu i będziemy widzieć, co to się będzie działo. Stracę trochę nawydajności, bo tu na 10 generacji niestety, ale 10 generacja procesorów nie obsługuje PCI 4.0, natomiast zobaczcie sobie różnicę między Noctua, może tak wam to pokażę, pomiędzy Noctua a tym, co teraz obecnie kupiłem. Sam jestem ciekaw, co to będzie. Skoro wszyscy tak pchają Fera 5, no to zobaczymy, co daje Reintek. No taka mała różnica, nie? Może tak będzie widać. Tam jest tych ciepłowodów 6, tu mamy tylko 4. No jakość też jest tego materiału, no jest to ewidentnie, to widać nawet po kolorze tych. Trochę się już ściemni ten alu, ale jednak widać, nie? Że to jest najświeżutkie jest. No to jest takie. Grubościowo jest to mniej więcej jak jeden, nawet troszkę szerszy jest niż jeden ze skrzydeł Noctua. Natomiast no wielkościowo widać to ewidentnie, że to jest prawie że połowa tego, nie? Czyli 1/4 tego, co potrafi Noctua, jest zawarte na tym. Jak to się będzie sprawować? Będziemy widzieć w trakcie. I to tyle, jeżeli chodzi o unboxing tego szybciutko. Trochę krótszy film będzie, bo nie ma za bardzo się nad czym tutaj rozwodzić. Ja to papier poskładam normalnie, tak jak to ma być poskładane. Przeprowadzę testy, żeby mieć odniesienie do tego, jak to wygląda w oryginale, tak jak sobie to widzi producent tej obudowy. Jakie będą temperatury z tym chłodzeniem. Zasilacz 600 tam zostanie. Potestujemy trochę to, zobaczymy, co się będzie działo i wrzucę z tego film, z tego testowania. Wrzucę z tego film i potem zacznę rzeźbić tam w tej obudowie w dół i zobaczymy, co, czy to coś poprawi. Czyli poskładam to pierw na fabrycznej
na fabrycznych sprzętach, które dostarcza producent. Zamontuję tylko dwa górne wentylatory wyciągowe. Porobię testy, sprawdzę, jak się to zachowuje. Temperaturę to wpływa, mam praktycznie stałą. Tak więc to powinno w zupełności wystarczyć. A potem zacznę rzeźbić i zobaczymy, czy polepszyłem, czy może pogorszyłem to, co przewidział sobie producent do tej obudowy. A ja to będę rzeźbił. Dobrze, tak więc życzę Wam spokojnej nocy. Idę coś zjeść. 10 po 9. Może jeszcze mi się uda dzisiaj coś wrzucić z montażu. Pierw muszę rozebrać tutaj ten procesor, wyjąć, bo tak chcę to poskładać już raz, a porządnie. Dobrze, słyszę, że na dole się robi kolacja, więc można iść coś i zjeść. To tymczasem Borym Lasem i widzimy się niebawem.